Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, to, że jesteśmy we dwoje, chyba wyjaśnia wiele, ale parę słów najpierw z mojej strony. Wiem, że nie wygram tych wyborów. Przypuszczam, że mogłabym osiągnąć całkiem dobry wynik wyborczy, ale dzisiaj są szczególne okoliczności, dlatego że poza tym, że są wybory w Platformie Obywatelskiej, są też wybory prezydenckie, które są przed nami. I dzisiaj nie jest czas na to, żeby udowadniać samej sobie, udowadniać własnej ambicji, jaki wynik mogłabym osiągnąć, tylko jest czas na to, żeby szybko zamknąć te wybory. Mam nadzieję, że wybory nasze wewnętrzne mogą zamknąć się w pierwszej turze i w związku z tym podjęłam decyzję o tym, że rezygnuję z mojego startu. Chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, które mnie poparły, wszystkim osobom, które pomagały mi w trakcie tej kampanii wyborczej. Podziękować za wszystkie spotkania, które naprawdę były niezwykłe. Mam wrażenie, że wykonałam kawał bardzo dobrej roboty, tego fermentu ideologicznego, który był nam potrzebny. Wiele osób to podkreślało. Dzisiaj już dostaję SMS-y. Plotka się rozeszła, więc już dostaję SMS-y z podziękowaniem i z przekonaniem, że to naprawdę był dobry czas, naprawdę potrzebny. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomagali i deklaruję, że nadal, jeśli jest zapotrzebowanie, żebym przyjechała, porozmawiała, to nadal oczywiście w takie podróże będę się wybierała. Nieprzypadkowo Borys Budka jest ze mną na konferencji prasowej. Chciałam poprosić wszystkich tych, którzy chcieli głos swój oddać na mnie. Chciałabym ich wszystkich poprosić o to, żeby zagłosowali na Borysa Budkę. Jesteśmy w tej grupie młodych Platformy Obywatelskiej. Nie ukrywaliśmy wcześniej, że też ten mój start nie był w żadnej kontrze. Mówiliśmy o tym, że chcemy, żeby Platformą zawiadywał zespół, żebyśmy w tym zespole podzielili się zadaniami, a naprawdę pracy jest tak dużo, że każdy z nas będzie miał co robić. I jestem przekonana o tym, że my również z osobą dogadamy się co do mojego miejsca w Platformie, moich zadań, które dostanę do wykonania i mojej odpowiedzialności, bo to się zawsze z tym wiąże. Jeszcze raz bardzo dziękuję, jeszcze raz bardzo mocno popieram Borysa Budkę i teraz do boju. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałem podziękować za tą wewnętrzną, dobrą dyskusję. Podziękować również za tę decyzję, która pokazuje, że dla nas wszystkich najważniejsza jest kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Platforma potrzebuje nowej energii, Platforma potrzebuje ciężkiej, merytorycznej, codziennej pracy. Platforma potrzebuje również tej bardzo dobrej, wewnętrznej dyskusji o tym, kim powinniśmy być i jak rozwiązywać najważniejsze problemy. Bardzo cieszę się, że wspólnie z Janną Muchą odbyliśmy bardzo wiele dobrych, rzeczowych spotkań, że rozmawialiśmy o przyszłości, rozmawialiśmy o programie, rozmawialiśmy nie tylko o tym, jaka powinna być Platforma, ale przede wszystkim, jaka powinna być Polska naszych marzeń, jaka powinna być Polska przyszłości, jak powinna wyglądać Polska nie za 2, 3, 4 tygodnie, ale za 10, 20 i 30 lat. Jestem przekonany, że ten wysiłek programowy, który Joanna wkłada od wielu, wielu miesięcy, po to, byśmy wszyscy byli bardziej profesjonalni, po to, byśmy byli partią nowoczesną i odpowiadającą na prawdziwe wyzwania, będzie przez nas wykorzystany. Obiecuję, że właśnie taka będzie Platforma Obywatelska. Platforma, która z pełną energią będzie wykorzystywała potencjał wszystkich tych, którzy wiedzą, że od skutecznej partii, największej partii opozycyjnej, oczekuje się profesjonalizmu, oczekuje się szerokiej debaty programowej, oczekuje się skuteczności i zaangażowania. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy tworzyć właśnie taką nową Platformę Obywatelską, pełną tej dobrej, pozytywnej energii. I raz jeszcze bardzo dziękuję za tę bardzo trudną, ale potrzebną nam wszystkim decyzję i bardzo dziękuję za to silne wsparcie, bo niewątpliwie w interesie kampanii wyborczej prezydenckiej i w interesie naszej kandydatki jest to, byśmy zamknęli proces wyborczy w najbliższą sobotę. Jeszcze jedno zdanie z mojej strony, jeśli Państwo pozwolicie. Chciałabym zaapelować do wszystkich kandydujących nadal w tym wyścigu.
zamknijmy te wybory w pierwszej turze. To są dwa dodatkowe tygodnie na dobrą kampanię wyborczą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i ja do tej kampanii, do tego sztabu wyborczego w tej chwili się zapisuję i będę robiła wszystko, żeby Małgorzata Kidawa-Błońska wygrała wybory prezydenckie. Dziękujemy. Zróbmy jeszcze, jeśli może fajną fotę.